Zaczynamy. Witaj w żółtej willi, Józef. Ale ona wcale nie jest żółta. Nazwy nie zawsze zgadzają się z rzeczywistością. Od dzisiaj to będzie twoja szkoła i twój dom. A któryś z chłopców pokaże ci twoje łóżko i szafkę. Będę miał własną szafkę? Oczywiście. U nas wszyscy je mają. Akurat. Rudy! Chodź tu. Oddaj to, co masz za plecami. A to jest Rudy. On będzie twoim opiekunem. Ale to nie jest dobry pomysł. Nie dyskutuj. Ojcze, chłopiec wygląda na sympatycznego i nie zasługuje na to. Pokażesz mu szkołę? I nauczysz go regulaminu. Ja? Regulaminu? Oczywiście, no przecież tyle razy go złamałeś i tak często byłeś karany, że nikt nie zna go lepiej od ciebie. O, zostawiam go w twoich rękach. Ale ojcze! Cicho. No, niezłe. Jak masz na imię? Nazywam się Józef Bertin, mam 6 lat, urodziłem się w Antwerpii, a moi rodzice umarli na Hiszpanię. Nie wyklepuj lekcji. Poczekaj, aż cię zapytają, jeśli chcesz, żeby ci uwierzyli. A powiedz, dlaczego nie chcesz być moim opiekunem? Mam złe oko. Co? Nie widzę. Kiedy się urodziłem, ojciec stracił pracę, a matka zaczęła płakać. Jeśli powierzysz mi jakąś rodzinę, roślina zginie. Jeśli pożyczysz mi rower, złapię gumę. Jestem tragedią, porażką, prawdziwym szlemielem. Są tu jacyś Żydzi? Żydzi? W żółtej willi? Ani jednego. To tak, tak. A ty jesteś Żydem, Józef? Nie. Ja nawet nie wiem, co to Żyd. Teraz Żyd to ktoś, na kogo się poluje. Dobrze, że nim nie jesteś, Józef. Dobrze, że ty też nim nie jesteś, Rudy. Psst. Ale powinieneś unikać jidysz i mówienia szlemiel zamiast pechowiec. Przypieczętujmy naszą zgodę. Powtarzaj za mną. Teraz? O! I trudne! Raz, dwa, trzy, cztery! Józef! Ale... Józef, no! Ale co
coś ważnego do powiedzenia, Józef! Józef? Bardzo, ale to bardzo cię przepraszam. Ale chciałbym, żebyś poszedł w niedzielę na mszę razem z innymi dziećmi z internatu. Ale ojcu z tego powodu jest przykro? Bardzo mi jest z tego powodu przykro, no. Pójdziesz do kościoła, a nie do synagogi, nie przeszkadza ci to. Ale moi rodzice to nie chodzili do synagogi. Józef, wierz w co chcesz. W Boga Izraela, w Boga chrześcijan, albo w nic. Ale tutaj musisz się zachowywać tak jak wszyscy. Pójdziemy do kościoła we wsi. A tutaj nie ma kościoła? Jest kaplica. Ale chcę, żeby znano wszystkie owieczki z mojego stada. O, przygotuj się. Przygotuj się. Byłem bardzo podniecony. Pewnie czułem, że korzystniej będzie zostać katolikiem. Bycie Żydem oznaczało, że mam rodziców, którzy nie są zdolni mnie wychować. Że mam nazwisko, które lepiej byłoby zmienić na inne. Że ciągle muszę się kontrolować, kłamać. Sami powiedzcie, co to za interes? Bardzo chciałem zostać katolicką sierotą. Dobra, dziękuję. To zapraszam zespół do nas tutaj, zapraszam... Chodźcie na scenę. Wychodzić mamy, tak? Tak, proszę. Czy chce Monika coś siedzi? Chodź tutaj sobie na ławeczce może. Jasne. Szanowni Państwo, Dziecko moje to kolejna premiera w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Tekst Erika Emanuela Schmidta. No i teraz, Panie Dyrektorze, a właściwie Panie Reżyserze, czy i jaki wpływ miało na realizację tego spektaklu nasze spotkanie z twórcą 2 lata temu w Avignon na festiwalu teatralnym? I czy miało? No tak, to się zaczęło. Wtedy w ogóle dowiedziałem się o istnieniu tego tekstu, bo mi się Schmidt wcześniej kojarzył z Oskarem i Panią Dużą i z Panem Ibercynem i Panem Brakiem i Kwiaty Koralu. I no, nie był to twórca, który jakoś szczególnie by mnie fascynował, nie ukrywam. Natomiast spotkaliśmy się w Avignonie i to bardzo to było ciekawe spotkanie. Musi. No, staram się jak mogę. Bardzo to było ciekawe spotkanie. I w trakcie takiej luźnej rozmowy właśnie Schmidt zaczął opowiadać o tym opowiadaniu Dziecko Małego, że to jest historia oparta na autentycznej historii. Bo rzeczywiście było takie wydarzenie, były takie postaci, postać belgijskiego księdza, który ukrywał żydowskich chłopaków i tak się przejął tym, żeby nie pozbawić ich prawdziwej tożsamości kulturowej i religijnej, że nauczył się hebrajskiego, żeby studiować z nimi Torę, a potem tu zaspoileruje w podziemiach swojej krypty wybudował im synagogę. No i ta historia mnie zafascynowała, także jak tylko wróciłem do Polski, od razu przeczytałem to opowiadanie i stwierdziłem, że to jest świetny materiał na spektakl. I że też to chyba jest historia na ten czas, w którym żyjemy, gdzie szacunek dla odmiennej kultury czy odmiennej religii staje się czymś coraz mniej oczywistym. I tak to się zaczęło. Taka była inspiracja. Więc tak naprawdę mogę powiedzieć, że sam autor mnie zainspirował, z czego bardzo się cieszę. A teraz takie pytanie, które właściwie będzie miało pewnie dwie odpowiedzi, bo chodzi mi o bohatera tego tekstu, czyli o samego Józefa, bo jest to chłopiec, a też przez to może i o wiek widzów dla niego zrealizowany ten spektakl. Tak naprawdę czekamy do trzeciej generalnej, kiedy zjawią nam się widzowie w różnym wieku i porozmawiamy sobie z nimi.
Na razie przyjęliśmy orientacyjnie, że tak od 9 lat w górę. Historia jest opowiadana z perspektywy 6-letniego chłopca, bo nasz główny bohater Józef, który jest młodym Żydem, który właśnie jest ukrywany przez księdza ojca Ponsa, ma 6 lat. Co powoduje, że ta fabuła, co jest bardzo sprytnym zabiegiem, ponieważ w tej historii są poruszane bardzo poważne problemy etyczne, religijne, różne. Natomiast przez to, że to jest wszystko widziane oczyma dziecka, to wszystko to jest podane w sposób lekki. I Schmidt ma taką w ogóle piękną umiejętność, że bardzo skomplikowane zagadnienia potrafi opisać w taki dosyć prosty, zrozumiały, przejrzysty sposób, co no, dla teatru jest cudowne na pewno. Dlatego mnie to zastanawia, jeżeli mamy historię, która jest opowiadana z perspektywy dziecka, no wydaje mi się, że dziecko powinno do tej naszej historii, nie powinno mieć jakichś wielkich problemów z percepcją tej historii. Oczywiście ona ma swoje warstwy, ma warstwę dla dorosłego, który już troszkę wie o historii, ma warstwę dla młodego człowieka, który zadaje sobie pytania fundamentalne, typu jaki jest sens życia, co robię na tej ziemi i czy istnieje jakiś wyższy porządek, czy nie. Ale ma też warstwy, myślę, dla dziecka, związane właśnie z poznawaniem świata, bo poza tym, że jest to historia człowieka, który ratuje życie innych ludzi, to jest to też historia 6-latka, który poznaje świat i ten ojciec Pons, który go ukrywa, staje się dla niego takim mistrzem duchowym, trochę ojcem, trochę mistrzem duchowym, który tłumaczy mu rzeczywistość, ale tłumaczy mu też tę taką bardziej subtelną rzeczywistość, bo strasznie dużo rozmów wiadomo na temat religii, Boga, wolnej woli i tak dalej. Także myślę, że tu jest bardzo wiele płaszczyzn w tym spektaklu, które będą świetnie działać na różnych widzów, w różnym wieku. A co w kontekście rzeczywistości, która prezentowana jest w tym spektaklu? Bo jednak opowiadamy o czasach II wojny światowej, więc... No to jest znowu zaleta Erika Emanuela Schmidta, że on najpoważniejszy temat potrafi podać w sposób bardzo lekki, jasny i żartobliwy. Ten humor tutaj, myślę, jest bardzo ważny w tej historii, ponieważ faktycznie opowiadamy o czasach ciężkich, o czasach, kiedy można było zginąć za to, jakie się jest narodowości. Ale dzięki temu, że historia opowiedziana jest z humorem, myślę, że jest historią poważną, jest historią, która zawiera, znaczy spektakl jakby zawiera sobie pewne skupienie i myśmy to przez wszystkie próby czuli mocno, że to nie jest, że to nie jest historia, jakich wiele już opowiedzieliśmy, że jest w niej coś szczególnego, że jest jakaś waga w tym temacie, ale dzięki temu, że jest to podane w sposób lekki, żartobliwy, myślę, że spektakl będzie atrakcyjny dla widza, nie będzie ciężki, tylko właśnie będzie dawał pewną przyjemność estetyczną, teatralną i tak dalej, a jednocześnie będzie dawał widzowi możliwość przypomnienia sobie lub zadania sobie po raz pierwszy w życiu pewnych istotnych pytań, o których my dorośli mamy tendencję, żeby zapominać. Chociaż na pewno był moment w naszym życiu, że były to pytania, które przysłaniały wszystkie inne. A teraz może zapytam bardziej o tą przestrzeń, którą mamy na scenie, która jest kreowana dla widza, bo mamy tutaj lalki, mamy żywy plan, ale mamy również teatr cienia. Dlaczego? Co spowodowało, że te wszystkie zabiegi pojawiają się? Państwo nie mieliście okazji tego jeszcze zobaczyć w tym fragmencie, ale jest tutaj wykorzystywane epidiasko, który nas fascynuje absolutnie. To może ja parę słów, a potem oddam głos scenografce. Pierwsza taka intuicja właśnie, która przyszła, jak przeczytałem ten tekst, to była taka, że ciekawie byłoby to zrobić w lalkach. Jak Państwo wiedzą, przynajmniej większość z Was, jestem trochę lalkowym neofitą, bo jestem reżyserem dramatycznym, który przyszedł do lalek, zakochał się w tych lalkach i jest zafascynowany możliwościami lalek. I opowiedzenie historii, która taką jeszcze bardziej, nazwijmy to historią raczej dorosłą, dla dorosłego czy dla tego większego widza, opowiedzenie jej w lalkach jest samo w sobie fascynujące.
bo po pierwsze łamie ten koszmarny stereotyp, że walki to tylko dla dzieci, a po drugie, jak przeczytałem to opowiadanie i pomyślałem sobie, no dobra, jakby to zrobić normalnie w konwencji dramatycznej, chodzą aktorzy, mówią te teksty po scenie, kurczę, jakie to się robi banalne, płaskie i takie, no taka robi się z tego zupka uczuciowa. A jeżeli to opowiedzieć w lalkach, to super, ponieważ tu jest dużo dialogów, które są takie bardzo esencjonalne, bardzo w punkt, bardzo krótkie, te sceny też są krótkie. To lalki świetnie to dźwigają. Lalki też świetnie dźwigają wagę tych tematów, a jednocześnie nie osuwa się to w taki tani psychologizm, nie osuwa się to w tani sentymentalizm. Lalka ma coś takiego w ogóle w sobie, że sama w sobie jest metaforą. I w momencie, kiedy scena jest zagrana w lalkach, od razu zamienia się w metaforę, nie staje się dosłowna. To jest cudowne i to temu akurat tekstowi bardzo, bardzo służy. A jeżeli chodzi o całą konwencję jakby scenograficzną i całą konwencję, w której się poruszamy, no to tu pierwszą taką naszą intuicją z Moniką, jak sobie zaczęliśmy o tym gadać, było to, że chcemy, żeby to było w takiej konwencji vintage, czyli że chcemy uchwycić coś takiego szlachetnie retro. Nie chcemy używać tu jakichś nowoczesnych technik, nie chcemy używać tu projekcji, które w tej chwili są w zasadzie prawie w każdym spektaklu. Chcemy, żeby i w scenografii, i w kostiumie, i w lalkach, ale też w konwencjach, którymi się posługujemy w spektaklu, było coś szlachetnie, jakby to powiedzieć, nienowoczesnego. I stąd ten epidiaskop też się pojawia, bo to jest takie urządzenie, które no, przynajmniej niektórzy z nas pamiętają z lekcji na przykład biologii albo geografii, gdzie nauczyciel miał na stole taką szafę, kładł tam różne obrazki i wyświetlał to na ścianie. A jest to urządzenie, które też wraca teraz, bo jest cały nurt w ogóle spektakli, które są robione na epidiaskopie. To są bardzo ciekawe rzeczy. To jest taka animacja tworzona na żywo. My tego używamy do jednej sceny, która jest taką dosyć osobną sceną, to jest opowieść o potopie, opowieść o Noem. I tę opowieść pokazujemy właśnie jako animację przy pomocy epidiaskopu, także to wszystko na oczach widzów jest robione. Widzimy aktorów, jak to robią i widzimy te obrazki. Ale ja tu strasznie dużo gadam, a Monika siedzi. No właśnie, opowiedz nam o tych wszystkich zabiegach, które tutaj się dzieją, o kostiumach, o scenografii, tak, o lalkach przede wszystkim. To jeżeli o lalkach, to odniosę się też do tego, co Andrzej powiedział, że lalka dźwiga, Andrzej powiedział o tej warstwie literackiej, co lalka dźwiga. Ja tu jeszcze chcę podkreślić, że lalka dźwiga nie tylko właśnie tą warstwę literacką, ale też wydźwięk, jaki daje sama forma lalki, dźwiga skalę, dźwiga wiele pięknych rzeczy, które są właśnie w samej takiej formie plastycznej. I jak mam okazję, a może Państwo to gdzieś pokażecie, to chciałam zachęcić do oglądania teatrów lalkowych, które teraz jakby wydaje mi się, że zaczną w Polsce odżywać. Aktorzy lalkowi mają znacznie ciężej niż zwykli aktorzy dramatyczni, bo nie pracują tylko twarzą i formą, ale jeszcze dźwigają formy, które one, te formy też muszą żyć. Państwo przyjdziecie na spektakl, przyjrzyjcie się, te formy, te lalki, one żyją autentycznie i bardzo bym chciała, żeby w Polsce odbył się renesans tych teatrów lalkowych i żeby widzowie uwierzyli, że to nie jest tylko teatr kukiełki, który był 20, 30, 50 lat temu, tylko jest to zupełnie żywy teatr z dodatkową formą, która może być na tyle ciekawa, że niesie kolejną warstwę, bo potem, tak mi się wydaje, ja potem przychodzę do teatru, żeby się domyślać. Siadam i oglądam różne rzeczy, które niosą w warstwie literackiej i plastycznej i w tych formach lalkowych i lubię się domyślać. No i tak tutaj też chciałam, żeby to, co jest na lalkach wypisane, Państwo widzieliście te lalki. Nie chciałabym tego też tak od razu nazywać może z góry, co mają wypisane na tych twarzach, ale mam nadzieję, że blizny, szycia z czymś się Państwo kojarzą i że to niesie ze sobą jakieś odczucia i skojarzenia. A za tymi formami podążają nasi aktorzy i historia. No właśnie, i teraz tak naprawdę chciałabym Was, kochani aktorzy, zapytać o to,
bo ostatnimi czasy najwięcej realizacji z tych żywoplanowych, a tutaj macie okazję znowu wrócić do lalki. No i jak się z tym czujecie, co wy na to, zdradźcie trochę tej pracy nad, nad tym spektaklem. Kolana bolą. Mięśnie zaczęły pracować znowu. Nie, jesteśmy przeszczęśliwi, naprawdę. To jest wspaniałe pracować jeszcze z takimi lalkami, które są pięknymi formami, które wyrażają bardzo wiele. I mimo, że to nie jest proste, bo musimy się zgrać, bo po dwie osoby prowadzimy jedną lalkę i często jest nam ciasno na scenie, nie możemy się minąć, musimy kombinować, jak to zrobić, żeby ładnie wyglądało. A mimo to jest to naprawdę frajda, że wreszcie możemy pracować z materiałem, który jakby no, jest naszą pracą, tak? My jesteśmy lalkarzami i lubimy pracować w lalkach, więc to czysta przyjemność pracować z takimi lalkami. To jeszcze o czym powiedział dyrektor wcześniej, że ta lalka to jest często metaforą. To znaczy, to było tak, że jak dostajemy lalki, to nie znaczy właśnie, że żywi aktorzy mogliby to zagrać. Często wykonujemy tutaj takie rzeczy, których aktor po prostu nie mógłby zrobić. Taka lalka to potrafi. Lalka może raptem skoczyć do góry, zatrzymać się w tej górze, powiedzieć coś na górze, spaść dopiero. Może wyrażać takie emocje zupełnie inne niż emocje człowieka po prostu. To, po to są lalki, żeby jakby jeszcze wzbogacić emocje aktora, żeby jeszcze dodać tych emocji, żeby jeszcze pokazać więcej niż może zrobić człowiek i inaczej. Ja zadałam to pytanie niby z kozery, bo jak rozmawiałam z reżyserem tego spektaklu i jednocześnie dyrektorem, to mówił mi, że jak obserwuje waszą pracę nad tym spektaklem, to widzi, jaką macie wielką frajdę z tego, co robicie. I dlatego o to pytam. A powiedzcie jeszcze, nie wiem, Tomek, Adam, jesteście tutaj właściwie głównymi postaciami w tym spektaklu. Adam brasz rolę ojca Ponsa, Tomek, ty jesteś Józefem. Jak wy? Są jeszcze ludzie, którzy animują nóżki. I właśnie są halabardy, czyli na przykład nogi Józefa i nogi ojca Ponsa. Dlatego też takie oraz dupka. To nie jest też tak, że całkowicie w innych spektaklach przecież odchodzimy od tego. Ale głównie w każdym właściwie spektaklu pojawiają się jakieś elementy, tylko w mniejszym stopniu, powiedzmy. Natomiast tutaj rzeczywiście tych lalek jest dużo więcej i ustawianie takich scen w lalkach trwa o wiele dłużej niż w żywym planie. W żywym planie prowadzi się dialogi i ustawia się je dosyć szybko. Tutaj każdy gest, każde spojrzenie, każdą emocję, którą chce się wygrać za pomocą lalki, a jeszcze współpracując z kolegą, który musi wyczuć jakby moje intencje, gdzie chcę ją skierować. Oczywiście mamy to wcześniej wyuczone, ale zdarzają się, jak Państwo pewnie wiedzą jako amatorzy teatru, że zdarzają się sytuacje na scenie, w których też się zdarzy, że jakaś pomyłka, coś trzeba podimprowizować i wtedy kolega musi się w tym odnaleźć, więc to jest ciężka praca, docieranie się wzajemne, wielogodzinne tutaj sesje przed lustrem, żeby to wszystko współgrało ze sobą harmonijnie i żeby Państwo odczuwali przyjemność. Oprócz tego, że lalki wtedy będą przenosić te emocje, o których dyrektor mówił i pewien symbolizm ze sobą nieść, to jeszcze będą ładne w formie plastycznej, będą się ładnie poruszać, gestykulować i to jest nasze zadanie też jako animatorów, prawda? Ela, Mateusz, ja jeszcze Was chciałabym zapytać, bo Wy dzielnie pracujecie z Epideskopem i Wy tutaj prowadzicie ten teatr cienia. To jest Wasze pierwsze doświadczenie z tym urządzeniem? Ja mam taki. Mateusz pracuje w domu, ja pierwszy raz. No i powiedzcie, jak to, bo tutaj też jest jakby synchronizacja niezwykle ważna i trudna. Tak, jakby kolejność ułożenia wszystkich obrazów. No jak się tam gdzieś pomylimy, oczywiście, to już nie będzie co zbierać. Staramy się powoli i skutecznie pracować, żeby to było. No to jest też zgranie, wiemy mniej więcej, co mamy zrobić i tutaj musimy jakby w odpowiedniej kolejności te obrazy malować na oczach widzów po prostu. No jest opowiadana historia pewna, jak już nagle się pojawią nieadekwatne do tego, co jest mówione obrazy, no to możemy się trochę powiedzieć. Ale tak, my tutaj cały czas walczymy, bo będzie to oczywiście jest technicznie bardzo skomplikowane zagadnienie, animacja platform w Epideskopie.
ale może byśmy pokazali w ogóle, na czym to polega, nie robiąc całej sceny, tylko zrobiąc jeden obrazek, żeby Państwo wiedzieli, co to jest, jaki diaskop i jaki podajemy. Prosimy o ekran. To otwórzmy już może te... Może chłopaki instalują. A, dobra. To poprosimy o blackout. Możesz, Marek, puścić muzykę nam do tego. Dobra, dziękuję. Tak jak powiedziałem, to układamy cały czas. Nie wszystkie były zgodne z rzeczywistością. Trzeba zgadnąć, które nie. Krótka próbka, co czeka na widzów w tym spektaklu, poza żywym planem. Myślę, że pozwolę sobie zadać już ostatnie pytanie, bo wiem, że Państwo zawsze zdecydowanie bardziej wolą te pytania indywidualne, ale nie odmówię sobie tego pytania, bo wielokrotnie jak rozmawiam ze swoimi znajomymi i opowiadam o tym spektaklu, i opowiadam o tej realizacji, o tym, co robimy, to słyszę pytanie: i nie boicie się? No właśnie, jak to jest, panie dyrektorze? Ja to pytanie słyszę prawie przy każdej realizacji. I przy panu Lampie, i przy Petitpierze zawsze słyszę, czy się nie boimy. Bo nie wiem, teatr lalek to musi grać czerwonego kapturka albo coś w tym stylu. No nie boimy się. Uważam, że ta historia jest bardzo dobra. Jest też atrakcyjna. Jest bardzo o czymś. Myślę też, że trochę wbrew w ogóle moim... Znaczy nie spodziewałem się tego, że stanie się jeszcze dodatkowo atrakcyjna w kontekście naszych pogarszających się stosunków z państwem Izrael. Ale to tylko mnie utwierdza w tym, że jest to historia na ten czas. Natomiast jest to historia, która nie polega na tym, że cokolwiek krytykuje, tylko polega na tym, że pokazuje właśnie coś tak wspaniałego i tak pięknego, że to jest aż nie do uwierzenia, że to się wydarzyło. A to się wydarzyło. Myślę, że spektakl będzie atrakcyjny. Myślę, że widzowie nie będą mieli problemu z krytykowaniem tej historii. Więc czego tu się bać? W takim razie serdecznie zapraszam. Zaproszenia na premierę macie Państwo w swoich materiałach. Jeżeli ktokolwiek z Was nie może być oczywiście w sobotę na premierze, to zapraszamy w sobotę na trzecią generalną na godzinę 17. W piątek na trzecią generalną o godzinie 17. Są również oczywiście materiały i zaproszenia na galę Halabar, także też serdecznie zapraszamy.
Teraz już oddaję naszych twórców do Państwa dyspozycji, także jeżeli macie Państwo jakieś pytania, takie indywidualne, to jest ten moment. Serdecznie dziękuję.